Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki, a to i Children of Morta. I cóż, w dzisiejszym odcinku wracam do pierwszej lokacji. I powiem wam szczerze, nie dlatego, że chcę, raczej dlatego, że jestem do tego zmuszony przez jedno zadanie. I cóż, będziemy grać dzisiaj postaciami Kevina i Marka, po to, żeby ich trochę wyrównać i zajmować się takimi lżejszymi, spokojniejszymi wyzwaniami. Rozumiecie, nie jestem w nastroju na siłowanie się z drugą lokacją, no chyba, że okaże się, jakoby wieście, miałbym wykonać wszystko, co się da i po prostu nic innego mi nie zostało, no to wtedy druga lokacja musi być, czy tego chce, czy nie. I już dostaję obrażenia. Ale co się dziwić, ostatnio grałem, oj, ja się nie pamiętam kiedy. Tak, ale mniejsza z tym, no rozumiecie, dosyć dawno, więc tak. Ale jeśli bym chciał być dobry w to, to wszystko, no co... Rozumiecie, skill z czasem schodzi. Czy człowiek tego chce, czy nie, jeśli nie gra w jakąś grę, czy konkretnie robi jakieś inne czynności, to w końcu, no zaczyna mu to wychodzić trochę gorzej niż wcześniej. Więc no, niestety jestem trochę gorszy w graniu w Children of Morta niż byłem. Chociaż też to wiecie, może być kwestia tego, że gram Kevinem, a Kevin sam w sobie jest postacią, której nie ogarniam. Chociaż tu muszę przyznać, że bardzo lubię jako postać. Bardziej z perspektywy mechanicznej i jego klasy niż osobowości czy coś, ale no rozumiecie. Po prostu w wielu grach często byłem tym, który lubi polegać na dwóch, dajmy na to, sztyletach, krótkich ostrzach, rozumiecie. Zwinności, szybkości, tyle. Zresztą nawet większość moich postaci w Skyrimie tak działała. Co prawda, powiem wam szczerze, nie było to niczym dobrym, ale no, jakoś to tam sobie radziło. A póki co tak, skupmy się na tym, żeby eliminować wrogów i może odnaleźć wszystko, co jest potrzebne, czyli tak de facto chyba drewno? Tak, jeśli się nie mylę, to chyba jest to drewno dla wilczątka. Po to, żebyśmy mogli zbudować mu domek i coś tam jeszcze może będzie z tego. Prawdopodobnie nie, ale no, warto sprawdzić. Dobra, a póki co może nie będę się na tym skupiał, żeby gadać jakieś głupoty, tylko... No, skupmy się na tym, żeby nie umierać w pierwszej lokacji, bo podkreślam, gram teraz na w ogóle całkowicie pierwszej lokacji. Pierwsza kraina, pierwszy... segment? Chyba tak najłatwiej to nazwać. Ogólnie ten, gdzie bossem był pająk, który zadziwiająco szybko udało się przejść. Zresztą jak w sumie pozostałe. Ja tak de facto co... Owszem, trochę się namęczyłem, ale szybko to udało się. Dobra. Teraz naprawdę już mniejsza z tym. Szukajmy, zwiedzajmy, miejmy nadzieję, że znajdziemy drewno. Bo oczywiście im szybciej to znajdę, tym szybciej będę mógł przejść do jakichś istotniejszych rzeczy. I być może nawet przechodzenie drugiej krainy po raz pierwszy. Bo nie ukrywam, to właśnie jak widzieliście ostatnio moje spotkanie z drugą krainą, tam wtedy z siostrą, nie pamiętam kiedy to ostatnio było. Ale tak wtedy po prostu to było moje dosłownie pierwsze zetknięcie z drugą krainą gry. Wcześniej co... Nie będę może się tym jakoś szczególnie chwalił, ale naprawdę, no, nie radziłem sobie. Chociaż głównie to pewnie dlatego, że gram non-stop z siostrą, a sami widzicie, że rozgrywka z nią nie jest niczym złym czy coś, naprawdę jest przyjemna, ale... Powiedzmy delikatnie, wprowadzę dużo chaosu. Nie no, mapa. Chyba tu jeszcze jest jakiś segment nieruszony. Nie wiem w sumie, czy tego chcę, czy nie muszę go sprawdzić, oczywiście. Fajnie by było, nie przeczę, żeby był tutaj ten przedmiot, po który przybyłem, ale no. Nope. Nie ma. Więc ostatnia nadzieja w drugim piętrze. A jeśli tam też nie będzie, to trudno. Będę musiał się obejść bez tego. Jednocześnie posiłkując się nadzieją na to, że kiedyś to znajdę, jak będę powracał znowu do tych krain. Bo nie przeczę, chciałbym po prostu, wiecie, dzisiaj mieć to załatwione. Ale jeśli się, powiedzmy, nie uda w dwóch podejściach, to jestem skłonny nawet zrezygnować z tego na rzecz właśnie jakiejś nowości, a nie zanudzenia was w kółko tym samym poziomem. A teraz chodź tu, nietuperzu. Dobra. I tak. W sumie, powiem wam szczerze, stęskniłem się trochę za Children of Morta. Ale nie aż tak bardzo jak za Retropolisem, Monster Trainem w ogóle. Bo nie przeczę, Morta jest naprawdę super grą i bardzo chętnie do niej powracam, ale...
jakoś nie ma tego jakiegoś jednego aspektu, który mnie zachęca przy tamtych grach. Żeby nie było, naprawdę, gry tego typu to są jeden z moich ulubionych, jeśli chodzi o gatunki. Choć więcej do karcianek, bo taka ciekawostka, właśnie karcianki nie należą do moich najbardziej lubianych typów. A jednak ostatnio bardziej je doceniam niż jakieś Children of Morta. Chociaż nadal Morta jest moim zdaniem bardzo dobrym przykładem pięknie wykonanego pixel artu i nawet dobrze napisanej historii, chociaż nie ukrywam, z nami tyle, co tutaj już odkryliśmy, dosłownie nic więcej. No dobra, może jeszcze tam po części orientuję się może, co to będzie za następna postać, którą spotkamy. Chociaż w sumie to nie orientuję się tak bardziej, powiedzmy, przez to, że to wiem, co raczej przez to, że w sumie sama w sobie gra. Wydaje się mocno sugerować, kogo teraz mamy spotkać. Jeśli nie mylę, tym razem Ben, chyba tak się nazywa ten wujek rodziny, napisał do tej, jak to się nazywa, napisał do swojej, nie wiem, czy to była jego żona, czy jego ukochana, trudno mi to określić. No, ale ogólnie do niej napisał po to, żeby... A co to chciałem? A, no właśnie. No ogólnie pisał do tej swojej ukochanej, czy coś, nie pamiętam, jak ona się miała nazywać, ale tak... Pisał z prośbą o to, żeby przybyła, pomogła. Więc podejrzewam, że ona będzie, wiecie, kolejną postacią. W szczególności, że jeśli się nie mylę, chyba da się zauważyć taką delikatnie kobiecą sylwetkę. Dobra. Dobra, dawaj, co? O, udało się nawet. Super. Dobra, dawaj, co? Szybciej. Nie mam dużo czasu na co. Większe szanse na trafienie krytyczne? Może być. Naprawdę, może być. Nic dodać, nic ująć. Nie jest to jakieś szczególnie wow. Nie jest to jakieś szczególnie mech. Po prostu może być. I teraz dawaj, co? Cokolwiek się chrowa w tej skrzyni. Okej, czyli to jest ten. Który zwiększa zarówno szanse na trafienie krytyczne, jak i szybkość ataku, okej. Czyli że albo jeszcze szybciej będę, wiecie, machał tym wszystkim, albo nie wiem co. Dobra, mamy w sumie już koniec, więc tak. Kryształów nie mam, nie chcę nawet sprawdzać. Jeśli mi się nie uda, to trudno, jeśli mi się uda, super. Ale wiecie, nasz główny cel został osiągnięty, mamy drewno dla piesa, więc tak. No i może przy okazji tam delikatną gotówkę, żeby zakupić, nie wiem, jakieś tam ulepszenia ostatnie czy coś. I wracając jeszcze do tematu. Tak, już było. Ale wracając ogólnie, powiem szczerze, nie sądzę, żebym miał zwyciężyć z tym bossem. Powiedzmy głównie przez jego charakterystykę. Jak on działa i wiecie, przez takie różne aspekty. Chociaż dobra. Może się uda. Chociaż prawdopodobnie mi zabraknie trochę HP. Czy tego chce, czy nie. Zabraknie po prostu, wiecie, tak minimalnie, czy coś. O, proszę. Poziom. Główny powód, dla którego grałem Kevinem, nagle okazuje się, że może mnie nawet uratował w tym starciu. Dobra. Bij, zabij. Pokazuj się, pajak. I bij, zabij, Kevin. Okej. Nawet Kevinem, którym w teorii nie umiem grać, udało mi się to przejść. Wiecie, to może być też kwestia tego, że mam dosyć dobrze rozwinięte to wszystko. Teraz proszę przechodzić, tak, szybciej. Podsumowujcie. I będzie chyba jakaś scenka? Chyba tak. An answer cannot be expected to a question unasked. Nonetheless, the anticipation was exacting its price on Ben's soul. He wondered whether he should journey to Terra Lava, to Sheila. A hard decision that had now become even harder. I tyle? In as nice a house as the one Ben was building. When asked what name to put on the house, Lucy yelled out, Riker! Riker the Wolf Cub! Okej, czy mam pieska, który jest w sumie wilczym szczenięciem, ale no wiadomo, o co chodzi. I co to za informacja? A, dobra, czyli jakieś takie po prostu informacje, których ostatnio nie odrzuciłem. Okej.
I tak, scenka Bena. Okej, dobra. Tak, w wypadku nie mamy już po co powracać tam. I też musimy przechodzić miasto złodziei. Bardzo ciężka lokacja. O, wyniszczony. I powiem szczerze, nie wiem czy sobie z nim poradzę, ale spróbujemy zagrać łuczniczką naszą, Lindą. Akurat mam do niej ostatnio, może nie tyle co sentymenty, co jakieś takie... Po prostu chęć nagranie nią, ze względu na to, że... Jakby to nie trzeba tłumaczyć, czuję, że ona może mi przynieść farta. Dobra. Po prostu, na pewno nie do końca to rozumiem, ale... Czuję, że ona może przynieść mi farta, o ile będę tylko ostrożniej podchodził do rozgrywki. I nie będę polegał na tym bonusie do obrażeń, czy co tam jest. Tylko zamiast tego będę się skupił na tym, żeby chodzić podczas ataku. To może naprawdę mi się udać nieźle nią pograć. Właśnie przez to możliwość poruszania się przy strzelaniu. Oczywiście nie aż takie wielkie obrażenia jak u niektórych, ale... No, ta możliwość chodzenia przy ataku zdecydowanie mnie tutaj będzie ratowała w wielu sytuacjach. Przy okazji mam dwa punkty. Czyli mógłbym ulepszyć. Albo lepsze obrażenia, albo jeszcze lepszy szał, ale nie. Jeśli już to by się przydało. I mamy dzięki temu kolejne stadium. Co to jest? Wydobądź z instrumentu przenikliwy dźwięk, by ogłuszyć wszystkich wrogów w pobliżu Lindy. I absolutne skupienie. Okej, co to jest? Cicho, siostra, jesteś zajęta swoimi rzeczami. No to przykro mi, ale odcinek kończę samemu. Nie mamy mikrofonu dla ciebie. Okej, więc dobra, w trakcie działania szału strażnika Linda zyskuje premię do prędkości ruchu i szansę na trafienie krytyczne. Fajne, ale powiem wam szczerze, nie. Prędzej tutaj mi się przyda. Było trollowe. To fajnie, że było trollowe, ale to nie jest temat teraz, żeby o tym gadać. Pozwól mi w spokoju przechodzić Children of Morta. I męczyć się z tym wszystkim. Bo tak mam przeczucie, że dzisiaj to jest jej czas. Dzięki niej przejdę w końcu drugą krainę, którą... No wiesz, siostra, w ogóle nie ogarniam. Jak przejść? Dobra. Wybaczcie, co małe wtrącenie, ale tak, to siostra. A teraz tak, mamy wroga. I w sumie... Jak tak myślę, to w sumie... Chyba zostanie w miejscu, naprawdę może pomagać. Aha. W zasadzie, w której nie ma w pobliżu wrogów, po prostu stoję w miejscu, strzelam tak i... Te bonusy do obrażeń, tam 6%, czy 9, czy ile tam jest w sumie. Jak się już trochę nastakują, to naprawdę mogą nieźle zadziałać. Tylko no, to musi być pewność, że wróg do mnie nie podejdzie. Więc to jest bardziej zdolność chyba do koopa. Okej, i pociski. Dobra. Spokojnie, dam radę. Nie musisz się przejmować. Będę próbował ile tylko mogę. I mimo tego, że mam w sumie końcówkę HP, to raczej sobie poradzę jakkolwiek. Dobra. Co my tu mamy w ogóle? Jeśli się orientuję dobrze w tym, co to jest, to niestety nic przydatnego jakoś szczególnie, ale... Tak. A nie, dobra, to nie jest do końca to, o czym myślałem. To się przyda. W losowych kierunkach pioruny i w losowych odstępach czasu, czyli po prostu w losowych momentach całkowicie będą pioruny wyrzucane. Dobra, chodźcie wrogi. Dobrze. Dobrze. W sumie ten przedmiot jednak bardzo się przyda. Naprawdę bardzo jednak się przyda. Bo pozwoli w spokoju mi eliminować przeszkody, które mogą ewentualnie się pojawiać. I wiecie co? Zdecydowanie muszę, podkreślam, muszę, nie mówię, że od razu, ale będę musiał podbudować zdecydowanie sobie tą, jak to się nazywa, wytrzymałość, czyli to, ile mogę chodzić przy strzelaniu.
Nie będzie łatwo, bo owszem, to chyba teraz 3 punkty już kosztuje, patrząc na to, ile mam rozwinięte. Ile mam właśnie już to rozwinięte, ale w sumie zobaczę. Jest tak, jest na dwójkę. Ej, będę się trójkę. Właśnie, co to przy okazji jest? Oho. Runy wybuchowej kumulacji dla swojej zdolności, czy jakoś tak. Czemu kumulacji, dobra. Czy rozumiem, że teraz po prostu pojawiają runy dla innych postaci, które dają jakieś tam korzyści porównywalne do tej zdolności Lindy. Okej. Okay. Okej. Okay. Dobrze. Dobrze. Jakoś sobie poradzimy. Musimy. No i wąszych. W sumie chyba... Najłatwiejsze do pokonania przeciwniki z całej tej krainy. Chociaż ogólnie cała ta kraina, jak się podchodzi do tego z rozsądkiem i na spokojnie, co nie jest jakaś taka szczególnie trudna. I chyba odkryłem jedną ciekawą właściwość, jeśli chodzi o używanie tej wybuchowej kumulacji, czy jak to się nazywa. Wydaje mi się, że strzała spada tam dokładnie, gdzie wskazuje kursorem. Bo oczywiście go nie widzicie, bo rozpraszałby was pewnie sens życia. I ładnie gra po prostu wygląda, kiedy kursor jest ukryty. Przynajmniej wiecie, moim zdaniem, ale dobra, mniejsza z tym. Ale tak, mi się wydaje, że właśnie to spada tam, gdzie jest kursor. Specjalnie dam tutaj. Tak. Dobra. Potwierdziło się. Potwierdziło się i to powiem szczerze, nawet dobrze. Tego nie wiedziałem, ale teraz mogę dzięki temu lepiej rozplanowywać użycie tej zdolności. Co z tego, że i tak pewnie rzadko kiedy będę z niej korzystał, ale no może się przydać. I nie trafiłem, oczywiście. Dobra, nowa umiejętność, nawet nie będę czekał. Tak. To jest lewy shift, jak działa? Aha. Skrzypeczki, dobra. Będę musiał ostrożnie z tego korzystać, oczywiście, i to bardzo. Ale super. Mam za nim naprawdę super zdolność, która niejednokrotnie może mnie ratować z opałów. Takie 2,5 sekundy ogłuszenia na wrogów. Fajne. Ale dobra. Co będę robił, jak tak teraz gram tutaj, tą Lindą w ogóle? Aż mi naszła w sumie ochota na jedną rzecz. Jedynie taka może propozycja, jeśli ktokolwiek na to odpowie oczywiście w komentarzu. Żeby nie było, powiem szczerze, nie sądzę, żeby ktokolwiek miał odpowiedzieć. Znam po prostu swoich ewentualnych oglądaczy, widzów, czy nie wiem, jak ja tam wam was nazywać. Ale no, ogólnie znam was na tyle, że niestety prawdopodobnie jestem, dobra, jestem w 90% pewien, że nikt nie odpowie, ale okej. Okay. Nawet nie zwróciłem uwagi, gdzie co jest. Niedobrze. Tutaj trzeba odtworzyć kroki. A stanęłem chyba na dwójce. Więc wiem, gdzie jest dwójka. Teraz muszę tylko znaleźć tak naprawdę jedynkę. Potem trójkę, czwórkę i tak dalej, ale... Dobra, tutaj. Oj, dostałem obrażenia. Ale dobra, fajnie, powiem wam szczerze, przy okazji też widzicie już nowe odmiany. Dobra, tutaj jest co? Też nie? Dobra, teraz powiem wam już szczerze. Pomału zaczynam nie ogarniać co, jak, gdzie. I w sumie, jeśli chcę przejść tą krainę, to może lepiej zostawmy co, nie? Chociaż, co ja się przejmuję, przecież... No. Mogę eliminować wrogów w ten sposób, oszukując system, więc co? Zero zmartwień. Dobra. Nie, serio, patrzcie, no, to jest takie tylko oszustwo, ale można w ten sposób, więc czemu nie? Dobra. I w sumie, naprawdę, warto byłoby może spróbować, ale skoro te dwa nie, co nie wiem, tutaj? I teraz jestem pewien jeszcze, jak ma to być z symbolami. O, akurat się udało. Dobra, wiecie co, będę musiał sobie podpisać chyba symbole później. Czy coś? Zwiększenie zdobywanej morwy? Fajnie, będę więcej zarabiał. Tylko... No nie będę ukrywał, mało mi na tym zależy, czy... Teraz można powiedzieć, że w ogóle mi na tym nie zależy teraz. Przy okazji mam jakąś runę na te moje skrzypeczki. Może warto byłoby zobaczyć, co to robi. Zostawia na ziemi pułapka, która uruchamia się, jeśli dotknie jej wróg. Okej. Okay. Ale bym wziął i sprawdził, co i jak, ale... W sumie szkoda mi tracić to wszystko. Co? I oczywiście stanę idealnie w...
Więc tak, strzała tutaj. Trochę uników, trochę tego, cek. I dużo wrogów, więc będą problemy. Najgorsze jest w sumie, że ten kokon, wiecie, tutaj stoi. Gdyby nie on, to by tutaj było znacznie mniej przeciwników i znacznie mniej kłopotów, ale to... No, niestety, jestem już na skraju śmierci, jak tak patrzę. No. No i to wszystko w sumie przeze mnie, moje pomysły, moje granie i tak dalej. U, natychmiastowe uzdrowienie. Idealnie, po prostu idealne. Znaczy, za co, czego potrzebowałem, czego szukałem w ogóle. Dobra. Ale mniejsza z tym. Powinienem się skupić chyba na przechodzeniu głębi, naprawdę, a nie na tym, żeby zwiedzać stuprocentowo lokacje. Chociaż w sumie każde takie stuprocentowe zwiedzanie znacznie ułatwi późniejsze przechodzenie, bo wiecie, no... Widzę, że tej kasy dużo wypada, więc no... Nie wiem, czy muszę coś więcej mówić. Cóż, za taką ilość morwy, w szczególności teraz, kiedy jeszcze mamy zwiększone wypadanie jej, czuję, że jestem w stanie może nawet wykupić na tyle potem dużo ulepszeń, że... To każde kolejne podejście będzie całkowicie po prostu inne pod względem trudności. Chociaż trochę brakuje mi słuchu i trochę się plączę. Ale tak. Mam nadzieję, że ktokolwiek zrozumiał mój przekaz i domyślił się, o co mi może chodzić. Dobra, teraz mam trochę kryształów, to oczywiście otworzyć, co my tu mamy. Żeby do harmonicznego strzaśnięcia, tak. A. Dobra. Tam to nie jest aż takie fajne, ale... Nawet nie będę się tym skupić. Super. Po prostu super. Harmoniczne strzaśnięcie teraz by się pewnie bardzo przydało, ale nie. Ja jestem part, nie będę z niego korzystał w takich sytuacjach. Ono jest na gorsze sytuacje. Ja będzie za dużo wrogów i wszyscy będą mnie otaczać, czy coś. Dobra. W ogóle czego dostanę te 111 obrażeń? A. Dobra, mniejsza. Rzucamy strzałę, udało się, super, kula lecznicza się w sumie. Według mnie jest zwykła miksturka, ale tak. Dobra, znowu on. Jeden z najgorszych aspektów, że są ci skrytobójcy, których jeśli się nie zauważy, to niełatwo mogą nas wykończyć. Ale jeśli jesteście wystarczająco ostrożni, to nie są najmniejszym problemem czy wyzwaniem. Ale tak, mniejsza z tym. Jest tam niby jakieś przejście, ale tak. Jak mówiłem, tym razem chciałbym jednak pozbierać jak najwięcej kasy, patrząc na to, że mamy coś z większej ilość. I takie 19 za byle przeciwnika to już jest naprawdę porządna wartość. Dosłownie tyle, ile ja teraz biję obrażeń. W sumie mam nadzieję, że uda się jej ulepszyć znacznie już niedługo. Bo jeśli nie ma czegoś na prędkość ataku, to powiem szczerze, moim zdaniem obrażenia są teraz najistotniejsze dla nas. Dobra, tam są jeszcze dwa przejścia, ale aż tak daleko nie chcę mi się iść. Nie jestem aż tak skory do zwiedzania dokładnego. W szczególności, że tu jest przejście i mam nadzieję, że może się okazać, że jest to właśnie wyjście. Super. Udało się. No, szkoda tylko, że nie ma żadnego pokoju skarbów czy coś. Ale nie ma też co narzekać, znaleźliśmy już jedno na tym piętrze. Dobra. Ja chcę złodziei 2 na 2. Proszę mi się założyć, że to będzie 3 albo 4, a tutaj dwójka. Najwidoczniej źle kojarzyłem i nie przyjrzałem się temu. Czemu nie przyglądałem, było prawidłowe. Wcześniej. O! Nowe ulepszenie. Mistrzostwo boskich reliktów. No szczerze nie jestem pewien, co to będzie robić. Rozumiem, że te boskie relikty to się... Jeśli nie mylę, to są te przedmioty, które mamy jakiś tam przycisk, chyba control. Coś pewnie z nimi związanego. Ale no, pewien nie jestem, więc sprawdzać nie będę tak teraz jeszcze. Chociaż w sumie sprawdzimy, jak polegniemy albo wyjdziemy zwycięsko. Bo na obecny moment nie ma co. Dobra, damy radę. Na spokojnie, ale damy radę. Będzie wiedzieć, co też może być takie... Na zasadzie, że dajmy o co, nie wiem, przedmioty są 2% potężniejsze. Dobra. Nie udało mi się i to bardzo nawet.
Więc teraz muszę ich tylko wszystkich pozwabiać w to miejsce. I wiecie, poeliminować nawet w bezpieczny sposób z odległości, nie martwiąc się o nic. Ja wiem, że to taki trochę cheesing mocny nawet. Ale no. Ja po prostu chcę robić postępy, chcę przechodzić i wykorzystuję coś, co twórcy sami stworzyli. Nie wiem, nie do końca co honorowe, uczciwe i w ogóle, ale... Znaczy, wiem, czy to jest aż takie istotne. Dobra, jakaś kolejna runka. Zadając życie, co... Jak zwykle do tego samego, czyli do... Grania na skrzypcach, którego ani raz nie użyłem. Tak, oczywiście. Nie, nie zginę od byle wąsza. A nie od byle przeciwników, których pokonywałem w pierwszej krainie. Muszę szybko dostać się do tego obeliska. Tak, obeliska. Obeliska? Ciągle... Plączy mi się teraz to po prostu ze słowem Obelix. Wiecie, na imię tego Gala z Asterix Obelix i tak dalej. No, ale ogólnie właśnie... Jest to taka ciekawostka, powiedzmy, moja personalna, jeśli chodzi o to wszystko, czemu tak mi się plączę. Bo zna obeliski? Znaczy... Jak wiesz, że... Już się znowu plączę. Dobra, jak w jakiejś grze jest obelisk, to zazwyczaj tak dla jaj mówimy ze znajomymi Obelix. No i rozumiecie, teraz mi tak trochę się plączę język prawidłowy z tym, jak ja to mówię zawsze i tak dalej. No. Po prostu wychodzi tak dziwnie. No ale to norma u mnie już. Ci, którzy śledzą mnie już od, no, powiedzmy od początku, ale nie tego początku, tylko początku jeszcze wcześniejszego, gdzie tam niby miałem kanał, ale to była jedna wielka porażka i dobrze, że z tego zrezygnowałem, bo teraz te filmy i to wszystko, co tam było, byłoby tylko dla mnie powodem do wstydu. Jest tak źle było wykonane wszystko. Niedopasowane dźwięki, mikrofon za głośny. Tu jakieś szumy zaraz, tu jakieś przerywania, tu jakieś problemy. Aj, to była masakra teraz. Mówiąc szczerze, jestem naprawdę poniekąd zadowolony z tego, co udało mi się osiągnąć. Poza niestety znikomą oglądalnością, która mnie tam naprawdę mocno zasmuca. To jestem zadowolony z tego, jak bardzo udało mi się poszerzyć to wszystko. Teraz już w przeciwieństwie do tego, co było wtedy, mam sprzęt zdolny nagrywać porządnie 60 fpsów Full HD, a nawet już teraz tak ciekawostka 4K w sumie, ale... No nie robię tego przez to, że w sumie... Jakby to powiedzieć, żaden z moich monitorów jeszcze natywnie nie obsługuje 4K, przez co... Jeśli bym to zrobił, to... Równoznaczny byłoby z tym, żebym nie miał swojego podglądu i... No. Tylko żeby nie było na innym monitorze, po prostu tak to z tym nie dziwnie działa, ale mniejsza. No i chociaż, mówię, jestem w stanie to zrobić, zorganizować, tak lubię mieć ten podgląd, wiedzieć ile czasu nagrywam, mieć jakieś tam, nie wiem, informacje, czy tam czaty łatwiejsze do czytania. I, no po prostu to mi trochę przeszkadzało, a to co, mamy szansę na wystrzelenie pocisku w różnych kierunkach po otrzymaniu ciosu? Dobra, fajne, chociaż niekoniecznie na tą postać. Wolałbym to na przykład na Johnie zdobyć, czy nawet już na Kevinie. Albo na Marku, bo w sumie Mark i John to są te postacie, które najczęściej otrzymują obrażenia u mnie. Czy ogólnie, które najczęściej otrzymują obrażenia, bo biją wręcz. Kevin Zenosz też w sumie, ale wiecie, Kevinem ma się aż tyle uników, że... Jeśli ktoś jest normalnym graczem, chociaż trochę ogarniającym granie w takie gry, raczej jako Kevin nie będzie otrzymał dużo ciosów. No. Ale tak. Nieważne jaka postać, nieważne co się dzieje. Mieć taki przedmiot zawsze warto... Co? O nie. Aha, no i mówiłem. Skrytobójcy. Dwa razy dostałem cios, dwa razy... przez skrytobójcę, no nieźle. Okej, co to strzały wypuszczone pod sumtów głównych podpalają wrogów? Okej. Nie jest to może najlepsze. Bo runa w sumie szybko się skończy, będę potem się wkurzał, że ją zużyłem tak łatwo, ale... No. Bierzemy oczywiście. Bo wszystko, co, jak już powtarzam, pomoże mi pozbyć się miasta złodziei, czyli wiecie, przejść to wszystko, co jest dla mnie naprawdę cenne. Po prostu wiecie, no... Progres. A ja ogólnie jestem z tych, co... Jednocześnie lubił się delektować grą, a jednocześnie chcieliby robić postępy. W szczególności jeśli nagrywam, bo jeśli bym grał prywatnie, to pewnie by... mnie tam co... Jedno było tak naprawdę, jak szybko robię te postępy, ważne, żebym grał w swoim tempie i wszystko. A żeby nie było, no i to też tutaj jak teraz nagrywam. Staram się grać w swoim tempie, nie rushować, ale... Powiedzmy, że jest jeszcze druga strona tego medalu, gdzie właśnie chciałbym...
No, bo jakby co najwięcej powiedzieć. Robić te postępy w sensownym tempie, dosyć nawet szybkim. Mówię dlatego, żebyście się nie nudzili non-stop tymi samymi planszami tyle. Wrogowie, którzy ci dotkną, zostają osłabieni. Super, kolejny przedmiot. Powiem wam szczerze, no to jest naprawdę mega. I potężny unik. A, czyli wąż mi dotknął. Czyli to nie muszą zaatakować, tylko dotkną nawet w znaczeniu takim, że obok mnie przejdą. Bardzo blisko czy coś. Dobra. Warto to wiedzieć. Okej, kolejni wrogi. Trzeba się pozbyć tego, bo będzie tworzył głupie kręgi, które będą mnie wkurzać. No i oczywiście dostałem. U, widzę znaczek. Czyli jeśli by się udało mi zrobić tam wrogów, to może uda mi się przedmiot odblokować. Chociaż nie będę ryzykował. Pewnie na tym bym jeszcze więcej stracił niż zyskał. Teraz jeszcze mam zwiększone zbieranie expów, to tym bardziej by się przydało to wykorzystać. O nie, nie. Wiem, że tam coś może być i w ogóle, ale no, widzę już tu przejście. Mówię, moim głównym celem jest przejście jednak miasto złodziei. Bo chyba tak się ta lokacja nazywa? Tak, jestem pewien, że to jest miasto złodziei. Nawet piszę przecież, więc... Gdyby to, że ja ślepy i nie zauważam takich rzeczy, to pewnie bym był 100% pewien, że tak, to jest miasto złodziei. No niestety, kolejny kokon, ty istot. Na całe szczęście mnie za bardzo nie widzą, co mogę szybko go wyeliminować. Albo prawie w sumie wyeliminować, bo jeszcze tam oczywiście parę rzeczy zostało. I teraz tak, żeby było jasne, rzucam to. Strzała, tak, super. Unik na wszelki wypadek, żeby nie było problemów, tak, skrzynka w środku. Miksturka leczniczą, super. I wąszu, assassin i tacy, trochę mumiów. Dobra. Dobra. Teraz muszę chwilę odpocząć, bo oczywiście pasek mi się kończy. Oczywiście musiałem dostać obrażenia, bo jakby inaczej. I kolejny assassin. Na całe szczęście udało się szybko go wyeliminować. Kolejny? Czy może to jednak ten sam? I właśnie tak jeszcze wracając do gier i ogólnie tego. Mówię szczerze, często coś jest tak, że właśnie... Można powiedzieć, to, że nagrywam grę na YouTube, pokazuję wam ją czy coś, siadam i gadam do tego monitora, jak zwykle też to nazywać. Ile mam punktów? 3. Dobra, czyli mogę sobie to zwiększyć. Mówię szczerze, właśnie dzięki temu często mam motywację, żeby kontynuować grę, grać dalej, przechodzić. Więc ja się naprawdę cieszę z tego i osiągnięto maksymalny poziom. A, czy tylko 3 poziomy są wszystkiego? Warto wiedzieć. W takim wypadku... Nie wiem ile jest zdolności, ale pewnie każdy ma tyle samo. Jeśli każdy po trzeci, to może niedługo się dowiemy, jaki jest maksymalny poziom. To w sumie zaraz byśmy nawet się dowiedzieli, pewnie gdybym to wyliczył, ale... Nie chce mi się. A, jeszcze dostanę od assassina. Dobra. Otwieraj się. Kasza, super. Super, że kasza, ale wolałbym leczenie. Jestem naprawdę... Po części na skraju już... regenerujące 5? Aha. Ech, myślałem, że to jest jakieś regenerujące... Pieśń na zasadzie, wiecie, że będzie mnie leczyć czy coś, a nie. To jest na zasadzie... odnowienia... prawego przycisku, czy tam... dodatkowej umiejętności. Z nieba spadają 3 głazy i zdają obrażenia na trafionym wrogom. No. Dobra. Jak to działa? A, okej, po prostu w takich miejscach spadają te rzeczy i... no. Długo się odnawia, jak mówiłem, to są właśnie chyba te boskie artefakty, czy tam boskie relikty. Nie wiem, jak to teraz nazywać. Oczywiście, że musiałem dostać. Ale wracając, no. Fajnie, że coś takiego dostałem, chociaż preferuję pasywne przedmioty. We wszystkich grach, nieważne czy to... powiedzmy Isaac, którego już od lat w sumie nie grałem i fajnie byłoby wrócić, tylko że znam od którego pożyczałem konto z Isaaciem już... czasem nie tyle, co pożyczałem konto, z którym mi udostępniał gry. W sumie już dawno ze sobą nie gadaliśmy i pewnie nie będzie chciał mi się udostępniać. To jest jedna sprawa. No! Oh. Jaki jełb ze mnie. Okej, okay, tu jest chyba spokój? Nie. Nie spokój. A powiem wam szczerze, nie ruszam. Pozbędę się wrogów na odległość w bezpieczny sposób. Ale nie ruszam tego, mam za mało życia. Może ten mocniejszy przeciwnik, czyli ta pseudoelita,
Da mi przynajmniej to, czego potrzebuję. Dziękuję. Okej. I jeszcze wybuchowa akumulacja będzie zdawała obrażenia do mnie, więc super. O nie. Czemu ja nie zauważam tych pułapek za każdym razem? Ej, nie jest dobrze. Nie wiem czemu, wydaje mi się, że gra mi momentami jakby klatkowała. Pozwólcie zobaczyć, że zobaczę na jakiej jest rozdzielczość. Nie, wszystko jest w porządku. Nie, naprawdę, nie ogarniam, czemu tak nagle się stało. Coś mówi, że niestety bossa w takim stanie, co teraz nie pokonam. Ale wiecie, warto próbować, może się nawet uda. No tak, siostro? Tutaj jest jedno podejście, co najlepsze. Więc no, nie ma co marudzić, wszystko nadal normalnie. Dobra, wiecie co jesteśmy. Ale najpierw sklepikarz, poproszę, żeby miał to, co potrzebuje. Czyli, o, tak. No niestety, więcej już nie osiągniemy. I wolę nie ryzykować więcej. Idziemy, zobaczymy, co jest bossem. I być może przejdziemy to. Co? Piesy? Co? Czemu mam piesa? A, piesu miksturki daje. Miły piesu. Ej, zobaczmy, co tu się kryje. The manipulator of the disenfranchised, the leader of rats, with fingers sharp as daggers, and a soul lacking its humanity. Okej, dobra, już wiem przynajmniej jedną rzecz, jeśli chodzi o niego. Okej. Wiem, jak z nim walczyć przynajmniej. Nie sądzę, żebym, wiecie, miał zwyciężyć, ale czuję, że może warto będzie próbować. Tak, zdecydowanie nie wygram. Ale przynajmniej będę już na przyszłość wiedział, z kim mam do czynienia. No, mówiłem, nie wygram. Niestety, i tak udało się nieźle zajść. 3000 monet, 5 kryształów, łącznie ulecząc zdrowie dużo. I jakaś scenka. Ale niestety chyba jedna z tych mniej istotnych. Their minds traveled back to Joviol, the celebration day all those years back in Berahot. Ale widzę, że to jest związane właśnie z lokacją, w której byliśmy, więc przynajmniej tyle fajne. Their eyes started to see nothing but each other. Fajne, fajne, tylko że niestety, no, liczyłem na jakieś bardziej, wiecie, takie istotne. No, ale nie, no takie i tak urocze, takie fajne i w ogóle. Przekaz, muszę zobaczyć jedną rzecz, ale to za chwilę. Bo coś dziwnie głośny jest ten mój mikrofon, jak tak patrzę na podgląd. Ale była mniejsza. Scenka ukończę. Siostra, przestań! Dobra. Przywitać się. Na koniec odcinka na pewno. I co to w ogóle? Mistrzostwo boskich reliktów. Dobrze, myślałem, że będzie to związane z tym. A więc okej. No. Powiem szczerze, nawet nie wiem, co mam z tym zrobić. Stać mi naprawdę dużo. W ogóle, ale... Wiesz co? Podbiłbym trochę szczęścia, ale to jest takie kosztowne, że szkoda. A teraz potrzebuję innych rzeczy, na pewno obrażeń. Może trochę prędkości ruchu. No i jeszcze raz obrażeń, jeśli mogę. Każdy punkt jeden może być teraz na... po prostu niezwykle cenny. I coś w sumie. To chyba na tyle, mówiąc szczerze. Co ciekawe, zmieściliśmy się w normalnym czasie antenowym, jak to już zwykło nazywać. Ale no, niestety, nie udało się przejść. Oczywiście w następnym odcinku spróbujemy ponownie. Tym razem nie wiem, jaką postacią, bo jak już chyba zauważyliście, rzadko kiedy biorę dwa razy tym samym pod rząd. Więc nie wiem w sumie, czy teraz będzie kolej Johna, Marka czy kogo. Cicho, siostra. Ale no, rozumiecie. Jak będzie, to się zobaczy. Póki co naprawdę wam dziękuję za uwagę. No i do zobaczenia. Trzymajcie się. Hej, hej.